Pomelo Health Podcast to cykl spotkań z ekspertami z różnych dziedzin. Rozmawiamy na tematy zdrowego stylu życia. Sponsorem podcastu jest catering Pomelo. Jak zadbać o te zdrowe jelita, zanim źle się poczujemy? Może jakie są najczęstsze takie choroby, dolegliwości jelit i przed czym powinniśmy się właśnie chronić? Jelita nie dość, że są drugim mózgiem, a tak naprawdę pierwszym mózgiem, bo wszystko z nich wychodzi i do nich wraca, to w dodatku są one tak ważne, że regulują nam pracę praktycznie całego naszego organizmu. I teraz sobie wyobraźcie właśnie, że bierzecie kęs. I ten kęs gryziecie 2 lub 3 razy. Jeśli to jest na przykład chleb, zwykle ludzie jedzą chleb na śniadanie. Mam teraz bardziej świadomi, ludzie już na śniadanie nie jedzą chleba, jedzą na wszystko, co może leżeć na chlebie bez chleba. Albo chleb pełnoziarnisty. I powiedzmy, że to jest chleb pełnoziarnisty. Ugryziemy ten gryz i do tego coś jest na tym chlebie. Jeśli to jest, nie wiem, kawałek powiedzmy mięsa. No dużo, często ludzie jedzą chleb z szynką. I teraz wyobraźcie sobie, jak 2 lub 3 przegryzieniami tego jesteście w stanie zmiażdżyć ten kęs, zmieszać go ze śliną, powinniśmy zmiażdżyć ten kęs aż do momentu, w którym on stanie się wodą. I to powinno być w ustach zrobione. Nie dalej, tylko w ustach. I wtedy z ust, z jamy gębowej idzie to dalej przez przełyk. Nie staje nam to w przełyku, tylko przechodzi dalej i dochodzi do żołądka, w którym już kwasy żołądkowe się tym zajmują. I teraz, jeśli dostają takie wielkie kawały, no to ten żołądek po pierwsze szybko jest zapełniony z tego względu, że on no, ma małą przestrzeń. To jest tak jak z tym eksperymentem, kiedy do pojemnika wrzucamy najpierw wielkie kamienie, które zajmują jak więcej miejsca, później mniejsze kamienie i później jeszcze mniejsze, albo odwrotnie. Więc tutaj żołądek jest napełniony tymi wielkimi właśnie częściami jedzenia i on zaczyna swoją pracę. I teraz do tego, żeby strawić te wielkie kęsy niepogryzione, niezmieszane ze śliną, czyli już ten pierwszy odcinek przy żuciu, to już jest tak naprawdę pierwszy odcinek trawienia. Więc my jak żujemy, to już zaczynamy trawić. I tutaj te kawałki, jak są nieprzeżute, no to one idą do tego żołądka, tam zaczyna się proces trawienia już kwasem trawiącym i to zajmuje dużo czasu. I my wtedy jesteśmy mocno ospali, jesteśmy zmęczeni tym jedzeniem, musimy się położyć na chwilę i nie myślimy w ogóle o jakiejkolwiek aktywności fizycznej, dlatego że organizm potrzebuje energii do tego, żeby strawić to jedzenie, którego myśmy nie pogryźli i nie zmieszali ze śliną. I jeszcze co gorsze, jeśli popijamy jedzenie w trakcie jedzenia, no to wtedy ono się zaczyna rozcieńczać i ten żołądek pracuje po prostu gorzej. Co powinniśmy zrobić, zanim w ogóle siądziemy do tego śniadania, tak jak mówiłaś? To co najmniej na godzinę przed jedzeniem powinniśmy wypić dużo wody i wtedy ten organizm się nawadnia, wtedy on ma tą mokrość w sobie, żeby po prostu móc przyswoić jedzenie. No i co? Żołądek przygotowuje się do trawienia, a więc on wtedy zaczyna wydzielać soki trawienne po jakimś czasie od wypitej wody. No i teraz jeśli dostanie to jedzenie, no to wiadomo, że to jedzenie idzie dalej. I ono idzie no, przez wszystkie narządy, które są dalej. Ja już tu nie będę tego opowiadać, bo to nie jest lekcja biologii, ale kochani, nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak ważne jest pożucie tego jedzenia, które mamy w ustach. A my po prostu bierzemy, łykamy, lecimy dalej. I energię, którą organizm traci na trawienie, jest ogromna. To są ogromne zasoby energii, które moglibyśmy spożytkować w jakiś inny sposób, na przykład na myślenie. Nie przegap naszych innych produkcji. Kliknij w polecany film i odkryj więcej ciekawych treści od Pomelo Health Podcast. Nie zapomnij zasubskrybować kanału, żeby być na bieżąco z naszymi nowościami.